Minął już ponad rok, od kiedy kupiłem Canona R6 Mark II i w tym materiale opowiem Wam o wszystkim, co o nim wiem. To będzie taki długoterminowy test tego aparatu. Powiem Wam zarówno o jego zaletach z długoterminowej perspektywy, jak i o kilku wadach. No i dlaczego uważam, że dla mnie jest to najlepszy hybrydowy aparat na rynku. Zanim przejdziemy do konkretów, mam dla Was świetną ofertę na R6 Mark II. Specjalny kod, który wpiszecie w koszyku na fotoforma.pl na R6 Mark II, spowoduje, że możecie oszczędzić kilka ładnych stówek na tym aparacie. Szczegóły tego kodu, linki oraz termin ważności są w opisie tego materiału, także zapraszam Was do tego, aby sprawdzić tą ofertę, a my przechodzimy do tego, co najważniejsze w tym materiale. Kiedyś o aparatach hybrydowych mówiło się o takich kompaktach z długim zoomem. Dzisiaj ta definicja jest zupełnie inna i ten aparat Canon R6 Mark II idealnie wpisuje się właśnie w tą definicję. Zatem co to za aparat hybrydowy? Jest to aparat, krótko mówiąc, który łączy świetne cechy do zdjęć, jak i do nagrywania wideo. I często jest wybierany przez twórców, którzy tym samym jednym sprzętem fotografują i nagrywają wideo, czyli dokładnie to, co robię ja. Czym powinien się charakteryzować taki aparat dla hybrydowego twórcy jak ja? No przede wszystkim moim zdaniem powinien być mega uniwersalny, a to oznacza, że powinien się sprawdzać zarówno do wielu rodzajów zdjęć, jak i do nagrywania wideo w różnych sytuacjach. W tym materiale postaram się Wam opowiedzieć trochę o cechach właśnie takiego dobrego, uniwersalnego aparatu hybrydowego i o tym, jak Canon R6 Mark II moim zdaniem wszystkie te cechy spełnia. Zaczynamy zatem od jego uniwersalności w postaci budowy. Już na początku widać, że jest to aparat pomyślany dla twórców zarówno fotograficznych, jak i filmowców. No bo tutaj na obudowie mamy taki fajny przełącznik trybów, trypy foto, trypy wideo, jest to osobny przełącznik, nie trzeba gdzieś wchodzić w menu, nie trzeba nic kręcić. On jest pod ręką, zobaczcie, że w mojej lewej ręce, jak sobie trzymam w ten sposób aparat, to jest to po prostu jedno kliknięcie. Też to przełączanie się pomiędzy trybami foto i wideo jest bardzo szybkie, ten aparat robi to po prostu błyskawicznie. Tutaj nie ma jakiegoś zastanowienia się, przełączania, to jest od razu po prostu, jesteśmy gotowi do nagrywania czy do zdjęć. Nie jest to coś oczywistego, bo na przykład w Canonie R5C, który jest kapitalnym jakby narzędziem, ale tam na przykład są dwa zupełnie inne menu, filmowe z kamer i takie fotograficzne jak tutaj. No i przełączanie między tymi trybami jest czasochłonne, to zanim się załaduje ten nowy system, to trochę trwa i to może przeszkadzać. Tutaj nie ma o tym mowy, więc już pierwszy element mamy odhaczony, jest to mega uniwersalne rozwiązanie ergonomiczne. No oprócz tego oczywiście mamy też osobny spust migawki, mamy osobny tutaj przycisk do nagrywania wideo. On jest trochę mały, mógłby być większy, ale generalnie dobrze można go wyczuć nawet bez patrzenia. Mamy bardzo prostą tarczę, gdzie są wszystkie tryby manualne, różne tryby C1, C2, C3, gdzie możemy sobie przypisać na przykład ustawienia wideo, czy ustawienia fotografowania do konkretnych scen, tak jak ja na przykład sobie nagrywam live'y robię, to mam jedno ustawienie, b-roll drugie i nagrywanie gadki jak teraz trzecie, to się bardzo fajnie sprawdza. Genialnym, prostym rozwiązaniem, ale wcale nie oczywistym w wielu innych aparatach jest fakt, że kiedy zmieniamy tryb pracy z foto na wideo i odwrotnie, to ustawienia, parametry, z którymi pracujemy, są inne. One się zapamiętują osobno dla wideo, osobno dla foto. To bardzo istotne wbrew pozorom, ponieważ nie stosujemy tych samych ustawień, przełączając się pomiędzy trybami. Potrzebujemy w wideo, na przykład nagrywając w 30 klatkach na sekundę, mieć 1/60 sekundy i zupełnie inne ustawienia, czy przysłony, czy jakiś filtr ND na to wszystko, a fotografując możemy sobie pozwolić na krótkie czasy naświetlania, czy dłuższe czasy naświetlania. Te parametry są zupełnie inne i bardzo denerwuje mnie to w innych aparatach, gdzie albo nie można tego zmienić, albo można zmienić, ale trzeba grzebać w menu. Tutaj jest to jakby automatycznie. No i oprócz tego generalnie ten aparat po prostu bardzo dobrze jest zrobiony pod względem ergonomicznym. Tak jak widzicie, bardzo charakterystyczny kanonowy układ z taką tarczą z tyłu. Mamy też te wszystkie przyciski, które są w odpowiednich miejscach. Mogłyby być troszeczkę bardziej wypukłe niektóre z nich, żebym był w stanie łatwiej je rozpoznać bez patrzenia, kiedy mam aparat przy oku. No to muszę pamiętać, że tutaj jest na przykład, tutaj jest podgląd, tu jest kasowanie, czy jakieś inne funkcje.
to nie zawsze działa, powinno to być inaczej rozwiązanie, tak żebym bez patrzenia mógł to wyczuć, ale i tak jest okej ogólnie. No i co jeszcze? Ten aparat, jak wiecie, testuje całą masę różnych aparatów. No i jedne są fajniejsze, inne są powiedzmy ergonomicznie trochę gorsze, czy mi personalnie mniej leżą. Natomiast zawsze z ogromną przyjemnością wracam do R6 dwójki, ponieważ to jest aparat po prostu skrojony pod moją dłoń. On nie jest taki kanciasty tutaj na rogach, jak na przykład Sony. Jest bardzo fajnie wyprofilowany, nie jest za ciężki, nie jest za lekki. Można nim fotografować, świetnie leży w takim zestawie z RF24-72-8. Ale ostatnio fotografowałem też z 200-800 i w tym zestawie też naprawdę daję radę. Nie czułem żadnego dyskomfortu fotografując takim zestawem, ale najlepiej, szczerze mówiąc, sobie radzi z taką 35 malutką, która też się sprawdza, więc ten rozmiar korpusu jest mega uniwersalny. Jest po prostu dobrze spasowany, taki w sam raz, w punkt, nie za duży, nie za mały, nie za lekki, nie za ciężki. Oczywiście mamy tutaj też odchylany ekran i obracany, więc on się sprawdzi i do fotografii, i do wideo. Bardziej chyba właśnie do wideo, do nagrywania samego siebie jak teraz, ale w fotografii też jest ok. Pewnie bym wolał, żeby to był ekran taki uniwersalny, że możemy go i obrócić, i odchylić w linii matrycy, natomiast jest to na pewno dużo lepsze rozwiązanie niż ekran, którego się nie da obrócić. I ogólnie ten ekran jest bardzo dobrej jakości, nigdy nie czułem żadnego dyskomfortu z niego korzystając przez rok, to jest zawsze czysta przyjemność móc patrzeć w ten panel. Podobnie zresztą jak z wizjerem, on nie jest najlepszym wizjerem na rynku absolutnie, ale jest bardzo dobrym wizjerem i no po roku nie widzę, aby się całkowicie jakkolwiek zestarzał. Jest jasny, jest kontrastowy, ma odświeżanie do 120 klatek na sekundę. Nie ma też tego efektu, kiedy na przykład wciskamy spust migawki do połowy, no to on nagle na przykład traci rozdzielczość, czy jakieś kolory, czy jakby widać pikselozę. Nic takiego tutaj nie ma miejsca, przynajmniej ja tego nie widzę. Więc komfort pracy z tym wizjerem jest fantastyczny, zarówno w trybie foto, jak i w trybie wideo. Jak mówimy o ergonomii i uniwersalności, nie można zapomnieć o złączach w tym aparacie. Tu mamy pełen komplet takich złącz, bo i są dwa mini jacki, jest też nawet złącze do zdalnego, czy takiego kablowego pilota, no ale oczywiście jest też USB-C i mikro HDMI. I to ogólnie jest wszystko, czego mi potrzeba, nie potrzebuję nic więcej. To, na co mógłbym ewentualnie pomarudzić, no to układ tych złącz i te gumki tutaj, one są, no robią swoją robotę, no ale na przykład jeśli używam tego aparatu do nagrywania wideo, założę klatkę, no to one mi tam wchodzą pod tą klatkę, gdzieś tam muszę je upchać, czasami się to nie mieści. Tak samo tutaj układ tych złączy jest taki sobie, to znaczy jeśli podłączymy do niego dużo kabli, no to one potrafią zasłaniać nam podgląd samego siebie w ten sposób. No i to już fajne nie jest. Trzeba na przykład stosować takie kable z L-ką, żeby ten kabelek szedł równiutko w dół, a nie wychodził nam w ten sposób na ekran. Więc tutaj możemy było nad tym popracować w następnej wersji, moim zdaniem. Uniwersalny jest także menu, troszeczkę o tym powiedziałem. To menu jest takie samo w trybie foto i wideo, chociaż mamy inne parametry wyświetlone jakby na głównej stronie, czy w skróconym menu. To samo menu też jest dotykowe na ekranie, wszystko tu jest dotykowe na panelu, więc też jest to mega, mega uniwersalne i możemy sobie stosować to zarówno dotykając, jak i w klasyczny sposób. Bardzo uniwersalne rozwiązanie, bardzo przyjemne, fajne. Bardzo pasuje mi skrócone menu w tym aparacie, które jest super przejrzyste, spójne, wszystko stoi na wierzchu. Pewne elementy możemy też sobie personalizować, więc działa to naprawdę w bardzo przejrzysty, dobry sposób. Jedyne tak naprawdę, co mi tu przeszkadza i to jest bardzo dziwne, nie wiem dlaczego jeszcze tego jakoś firmwareowo nie rozwiązano, to w trybie wideo możemy sobie oczywiście włączyć podgląd dźwięku, możemy włączyć podgląd pozycji, histogram, super. Ale po włączeniu nagrywania te elementy po prostu znikają. Znaczy dźwięk jeszcze widać, poziom dźwięku, natomiast nie widać niestety ekspozycji ani histograma. Tutaj trzeba ponownie wcisnąć delikatnie spust migawki, aby ta ekspozycja się pojawiła. Histogram się nie pojawia. Nie wiem dlaczego, jest to dosyć irytujące. Jeżeli nagrywam samego siebie jak teraz, no to sobie raz ustawiam tą ekspozycję i jest ok. Ale jeśli nagrywam gdzieś jakieś wydarzenie, gdzieś w terenie jestem, no to ta ekspozycja jest bardzo ważna, żeby widzieć, no i niestety tutaj tego nie ma. Ogólnie jednak uważam, że ergonomicznie ten aparat jest mega uniwersalny, jest mega przyjemny w obsłudze i no,
mam z niego wiele przyjemności w pracy, kiedy nagrywam, czy kiedy fotografuję sobie sam dla siebie. Jest to mój ulubiony aparat pod względem ergonomii, bez wątpienia, zarówno w trybie foto, jak i wideo. Drugi bardzo ważny element, jeśli chodzi o wybór aparatu hybrydowego, no to jest oczywiście jakość obrazu zdjęć, jak i wideo i pewna spójność tych dwóch światów. Chodzi mi o to, że musimy mieć taką pewność, taką gwarancję tego, że w obu światach jakby ten aparat da radę, że nie będzie dużego dysonansu pomiędzy jakością zdjęć i wideo, że też te parametry będą proste w jakby ustawieniu, czyli nie będziemy mieli tutaj żadnych problemów, szczególnie w trybie wideo, że na przykład w 30 klatkach nie ma kropa, a w 60 jest krop. Jak włączymy jeszcze stabilizację aktywną, no to jeszcze większy krop. I że w każdym trybie będą nieco inne parametry, to jest bardzo irytujące dla kogoś, kto pracuje sam i właśnie musi o tym wszystkim myśleć, że w tym trybie mamy taki kadr, w tamtym trybie mamy inny kadr, że w zdjęciach ta jakość będzie inna i ten kadr będzie jeszcze inny. Tutaj wygląda to naprawdę super, ponieważ w większości trybów żadnego kropa nie mamy. Oznacza to, że w trybie wideo w 4K, nawet w 60 klatkach na sekundę, żadnych kropów nie ma. Co więcej, nawet w 60 klatkach na sekundę mamy oversampling 6.1K, co powoduje, że jakość tego obrazu jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i ona jest na wysokim poziomie w każdym klatkarzu w 4K, więc nie musimy się na przykład martwić właśnie o to, że jak przełączymy na slow motion delikatne, no to jakość obrazu spada. To niestety wciąż może być normą w wielu aparatach, tutaj tego nie ma i za to jestem tutaj bardzo, bardzo wdzięczny i bardzo sobie właśnie ten sprzęt cenię. No ale skoro jakości obrazu mowa, no to tutaj to jest prawdziwa petarda. Tu mamy matrycę pełnoklatkową CMOS FSI o rozdzielczości 24 megapikseli, więc ona nie jest przeładowana megapikselami, co powoduje, że świetnie radzi sobie z szumami. Nie musimy się martwić o szumy na zdjęciach tak naprawdę praktycznie przez prawie całą skalę taką natywną. W trybie foto robiłem zdjęcia ISO 3200, 6400 i nie ma żadnych problemów. Nawet na 12800, jeśli mamy jakąś dzienną, dobrze naświetloną scenę, to też to dobrze wygląda. To po prostu jest aparat turbo uniwersalny, który sobie poradzi właśnie zarówno w świetnych warunkach, jak i kiedy jest ciemno, czy na stadionie, czy gdzieś fotografia przyrody, czy jakiś reportaż w nocy, w kościele. Ten aparat wszędzie tam naprawdę, naprawdę daje radę. Kolory w tym aparacie są fantastyczne, ja je uwielbiam. Kolory skóry, dynamika tonalna, tutaj sięgająca prawie 15 EV w trybie foto, to jest coś, za co ten aparat uwielbiam. Uwielbiam go też za to, że obróbka tych zdjęć jest bardzo prosta. One, wiadomo, w RAW-ach można sobie kręcić suwaczkami, ale ja lubię, kiedy ten obraz prosto z aparatu jest po prostu fajny i dzięki temu też łatwiej się te zdjęcia obrabia, one się praktycznie same obrabiają. Można też całą masę tutaj wyciągać z cieni do 2 EV spokojnie, gasić prześwietlenia. To po prostu daje nam taki zapas tego, że nawet jeśli nie trafimy dobrze z naświetleniem zdjęcia gdzieś w pracy zawodowo, no to i tak te zdjęcia da się uratować. To jest mega, mega ważne, uniwersalne. Szczególnie dla osób, które pracują właśnie szybko, które muszą się zmieniać tryb foto i wideo i potrzebują mieć taki właśnie zapas. Oprócz tego matryca 24 megapiksele też jest takim moim zdaniem złotym środkiem, bo z jednej strony daje nam oversampling z 6K na 4K, więc fantastyczna jakość obrazu. Z drugiej strony 24 megapiksele w trybie foto to też jest wystarczająca rozdzielczość dla większości osób. No i właśnie te zdjęcia nie zajmują bardzo dużo na dysku, jak na przykład z R5, która ma 45 megapikseli, tylko możemy oszczędzić to miejsce na dysku, co właśnie dla każdego twórcy oczywiście też jest ważne, szczególnie dla osób działających w pojedynkę, gdzie te budżety często nie są wysokie, więc musimy się mocno liczyć z kosztami. Jeśli chodzi o jakość obrazu w trybie wideo, jest dobrze, to nie jest ten sam poziom rozpiętości tonalnej co w trybie foto, niestety, tutaj mówi się o około 11,5-12 EV, w celogu 3 i no rzeczywiście tu mogłoby być troszeczkę lepiej, bo ten obrazek nie jest aż taki płaski, jest taki szary jak na przykład właśnie w wspomnianym wcześniej Canonie R5C, który ma no z 14 EV rozpiętość tonalną.
Mi to zupełnie nie przeszkadza, muszę wam powiedzieć. I przy umiejętnym naświetleniu, przy odpowiednich lutach, też dużo tych lutów jest, ten obrazek wygląda świetnie. Zresztą nieraz pytacie się mnie tu na kanale, a czym ten materiał jest nagrywany, bo wam się podoba obrazek? No właśnie tym Canonem. Właśnie tym. Teraz akurat nagrywam to innym sprzętem, no bo ten Canon jest u mnie tutaj na biurku. No ale większość swoich materiałów właśnie realizuję tym Canonem, więc mi ta rozpiętość tonalna nie przeszkadza jakoś bardzo, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że jeśli szukamy aparatu wideo, który będzie naprawdę jakimś topowym mistrzem, jeśli chodzi o tą rozpiętość tonalną wideo, no to tutaj lepiej spojrzeć właśnie na R5C, który jest typowo już bardziej filmową kamerą. Natomiast do takich uniwersalnych zastosowań, gdzie nie oczekujemy może takiego, wiecie, kamerowej jakości obrazu, tylko po prostu no jest to coś hybrydowego, tak? Czyli zawsze jest jakiś kompromis, no to moim zdaniem R6-2 spokojnie daje radę i można tym sprzętem nagrywać naprawdę bardzo dobrej jakości wideo. Tak wysoka jakość obrazu, szczególnie w trybie foto, powoduje, że możemy też podpinać tutaj ciemniejsze szkła i pracować na wyższych czułościach, co otwiera nam drogę właśnie do pracy z tańszymi szkłami, mniejszymi, lżejszymi. Tutaj na przykład mamy 2800, to nie jest tanie szkło, ponad 10 tysięcy, ono jest bardzo ciemne, ale spokojnie do pracy na przykład w terenie gdzieś sport w dzień możemy wejść z tym ISO naprawdę wysoko i nie ma żadnego problemu. Bardzo lubię też obiektyw 70-200 f4 RF Canon, który jest bardzo mały i ma świetną stabilizację, jest leciutki, naprawdę niewiele większy od tego. I tak naprawdę to F4 zupełnie nie przeszkadza, kiedyś to byłby ciemny obiektyw, a dzisiaj dzięki właśnie świetnej matrycy takiej jak tutaj możemy z niego korzystać praktycznie jak z F2.8 w aparatach starszych, powiedzmy sprzed 5 czy 10 lat, no bo to ta jakość obrazu na wyższych czułościach ISO na to właśnie pozwala. Także pod tym względem też możemy sobie podpinać właśnie ciemniejsze szkła, tańsze szkła, mniejsze szkła, co z pewnością będzie się podobać twórcom hybrydowym, którzy liczą każdy grosz. Uniwersalność w aparacie hybrydowym to także pewność pracy autofokusa, no i szybkość zdjęć seryjnych, to jest w pewnym stopniu połączone. Tutaj w jednym i drugim wypadku Canon R6 Mark II wypada topowo. Mamy aż 40 klatek na sekundę z migawką elektroniczną. To daje nam taki fajny właśnie zapas możliwości, no bo ja na przykład na co dzień nie robię takich zdjęć, ale czasami idę na event, czy właśnie chcę sfotografować sport i wiem, że ten aparat 40 klatek na sekundę mi daje, a nie jestem ograniczone, nie wiem, do 10 czy 6 klatek na sekundę jak kiedyś. Więc tutaj ten zapas mocy, nawet jeśli go na co dzień nie wykorzystujemy, jest bardzo ważnym aspektem. Co do autofokusa, no to znowu, on działa fantastycznie, szczególnie w trybie foto, gdzie w zasadzie nie mam do niego żadnych uwag. Świetnie śledzi twarze, umiejętnie rozpoznaje sylwetki, nie gubi się, rozpoznaje też różne inne obiekty, zwierzęta, samoloty. Ja tutaj fotografowałem z ręki na 800 mm tym obiektywem surferów, daleko gdzieś na falach i on bez problemu wykrywał te korpusy, nawet kiedy była mgła taka od wody, taka, wiecie, ten obraz nie był wyraźny do końca. Kiedy oni byli bardzo daleko, byli malutkimi postaciami, to on bez problemu sobie to gdzieś tam ostrzył. Tak samo z ptakami, nie miał żadnych problemów, żeby je rozpoznać, żeby je śledzić, nawet w trudnych warunkach robił to bardzo dobrze. W trybie wideo jest też dobrze, chociaż czasami rzeczywiście ten autofokus potrafi się minimalnie pogubić i gdzieś tam może niekoniecznie trzymać tego punktu AF na postaci, który byśmy chcieli. To dalej jest topowy autofokus, tylko po prostu trzeba sobie zdawać sprawę, że on czasami może się odrobinkę pomylić. Natomiast dalej jest to gdzieś tak moim zdaniem 90-95% przypadków, kiedy nie ma z tym żadnych problemów. Więc moim zdaniem jest to bardzo dobry autofokus, który z pewnością no, daje nam taką gwarancję satysfakcji tego, że będziemy mogli zarówno i w trybie foto, jak i wideo naprawdę spokojnie działać. Co do stabilizacji matrycy, ona działa bardzo dobrze, naprawdę wysoka skuteczność w trybie foto, jak i w trybie wideo. Możemy nagrywać z ręki proste birola, ja często właśnie sobie dociążam ten zestaw z klatką operatorską, montuję rączkę z tym ciężkim obiektywem względnie i w taki sposób nagrywam po prostu materiały na YouTube'a gdzieś z birola, jakieś przemieszczanie się w 4K60, do tego stabilizacja w obiektywie, stabilizacja cyfrowa, one bardzo dobrze działają i o takich właśnie drobnych ruchów spokojnie dają radę.
Jedyne co to ewentualnie właśnie praca z szerokim kątem typu 16 mm, nagrywanie samego siebie vlogowe. Tutaj w rogach się troszeczkę robi taka galareta, to jest niestety problem wielu Canonów i tutaj tego problemu jeszcze nie wyeliminowano, ale kto wie, może następne aktualizacje oprogramowania tutaj pomogą. Więc to jest chyba tylko taki jedyny scenariusz, w którym ta stabilizacja moim zdaniem ma coś, no ma tutaj coś do poprawy mocno. Poza tym nie mam uwag, działa to naprawdę bardzo dobrze. No i na koniec jeszcze jedna rzecz, która jest istotna w przypadku pracy z sprzętem, który ma być uniwersalny. Potrzebujemy do tego zestawu też uniwersalnych obiektywów. Dla mnie takim uniwersalnym obiektywem jest właśnie Canon RF 24-70 f/2.8L. Od kiedy go kupiłem niedawno, to praktycznie nie odpinam go z tego korpusu, bo jest super uniwersalny, jest kapitalny optycznie, ma świetną stabilizację, świetną jakość wykonania, nie jest wielki, nie jest ciężki. No, genialny obiektyw i właśnie to powoduje też, że ten zestaw jest po prostu super, super uniwersalny i do takich zastosowań typu foto i wideo, praca z gimbalem, gdzieś w ruchu jest niezastąpiony. Zatem tu też możemy tutaj robić taki check i powiedzieć, że są tu obiektywy, które są uniwersalne. Oczywiście możemy marudzić, że ten bagnet jest jeszcze zamknięty, że nie ma tych obiektywów firm trzecich. To prawda, jasne, zgadzam się z tym, natomiast jeśli po prostu chcemy mieć jeden dobry, uniwersalny obiektyw, to w tym systemie znajdziemy takie obiektywy. To samo tyczy się jakichś jasnych stałek, jest tutaj kilka takich szkieł. Ja przez długi czas korzystałem z 35 i bardzo sobie ją chwalę. I moim zdaniem, no nie można powiedzieć, że w tym systemie nie ma dobrych szkieł. One są świetne, po prostu są drogie i są świetne. No i tyle. Tak, jeśli szukamy większego wyboru szkieł, no to rzeczywiście tu możemy trochę pomarudzić. Czas na podsumowanie. Uważam, że Canon R6 Mark II do moich potrzeb to jest po prostu najlepszy aparat na rynku z tych wszystkich względów, o których mówiłem. Ergonomia, jakość obrazu, niezawodność, wideo, foto, szybkość, stabilizacja. Dobre obiektywy w zestawie, to wszystko powoduje, że mam ogromną radość stworzenia tym aparatem, tym zestawem, że jakość tych treści jest dobra, że nie muszę tutaj co chwilę czegoś zmieniać, dokupywać, tylko mogę sobie spokojnie rozwijać ten system i zawsze po testach aparatów z przyjemnością wracam do mojej R6-2, żeby właśnie coś nią zrobić. Wręcz jak patrzę na ten zestaw, to mam ochotę po prostu wyjść i zacząć nagrywać wideo czy robić zdjęcia. I to powoduje, że jestem wierny temu zestawowi, temu aparatu i będę go dalej rozwijał. Także jeśli tylko to wszystko, o czym mówiłem, Wam pasuje do Waszych potrzeb, to jestem przekonany, że ten aparat w cenie około 10-11 tysięcy złotych będzie bardzo, bardzo dobrym wyborem, który sprawdzi się zarówno do zdjęć, jak i do wideo. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was do tego, aby dać lajka w górę, aby udostępnić ten materiał, dać subskrypcję kanału Fotoformy, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a także oczywiście odwiedzić sklep fotoforma.pl, fizyczne sklepy Fotoformy we Wrocławiu, w Warszawie i zapraszam do kolejnych materiałów. Dzięki, cześć.